42 rok przybył, tak. Karski. Za mało, panie profesor, to mało, za mało, dużo, czy
Są właśnie te relacje, są niepotrzebne. Szlanki są świetne. Pamiętam siostrę w Zakopanem, proszę Państwa, na Jaszczurówce. My w Glerykence tam jeździliśmy, nosowaliśmy. Ach, ciasto takie dobre dawało. To jest jedzenie, tutaj jest dużo żywotliwości. To wynika z tego, że ojciec docenia to zgromadzenie, że pamięta o tych wrażeniach, ale kiedyś nie było. Istotne jest, żeby płaca, tempo wzrostu płac było dostosowane do tempa wzrostu produktywności, a w pewnym sensie produkt krajowy to ten wzrost wyraża produkt krajowy. Na mapach Europy, jak ona, jeżeli on jest w granicach poniżej 4%, to na bieżąco ta płaca powinna rosnąć też mniej więcej tyle. Tylko, że chodzi o wymiar realny, a nie nominalny. No nawet kosztem tego bycia razem w zgromadzeniu, prawda, że tego czasu jest tak niewiele, ale ciągle jakieś rekolekcje, ciągle jakieś konferencje, ciągle ruchu. Wiem, że jest to bardzo dla nas najskromniejsze, szedł w kawałku chleba.
I taka wiersza o pokorze, w którym się Pana Jezusa w chlebie i winie, sama sobie za to właściwie do zrozumienia tej skromności. A na co jeszcze warto zwrócić uwagę Boże siostry, jeśli chodzi już o samo przyjmowanie tego Pana Jezusa w komunii? Na pewno trzeba jeszcze pokazać ważne przyjmowanie. Pierwsze, zapraszamy Pana Jezusa na rękę, czyli netto otrzymał 1515 zł, a pracodawca ponosi łączny koszt w wysokości 2509 zł, czyli te łączne obciążenia podatkowe, składkowe w kwocie prawie 1000 zł nakładane na tych pracowników są zdecydowanie zbyt duże. Też mówią niektórzy eksperci, to właśnie tu pozostaje najwięcej przestrzeni do poprawy położenia osób zarabiających płacę. To jest zbyt duży ten klin cały czas. Dlatego dobrze, nie wiecie rozmawiać na ten temat, przedstawiać dziecku to, co samemu się czuje i przeżywa, aby i ono zaczęło głębiej Pana Jezusa przyjmować i też zabić nam Pana Jezusa. Chcę zwróciła uwagę na trzy elementy, tak, jeśli chodzi o przyjmowanie Pana Jezusa. Powiedziała siostra o tym pierwszym elemencie, o zaproszeniu Pana Jezusa. To może kilka słów więcej bym poprosiła siostrę o wyjaśnienie. W jaki sposób należy przygotować się, czy zapraszać Pana Jezusa do własnego wnętrza? Przecież dziecku trzeba podsuwać słowa, którymi może Pan Jezusa zapraszać, bo on dopiero się uczy, jak to robić. I dlatego, jak się mówi, powiedz tak, zapraszam Cię, Panie Jezu, albo przyjdź, Panie Jezu, tęsknię za Tobą. Czy Panie Jezu pragnie być z Tobą? Czy Panie Jezu chce się z Tobą złączyć? Albo Panie Jezu, przyjdź, potrzebuję Twojej bliskości, jesteś dla mnie ważny. Podsuwanie takich słów pomaga dziecku potem w sercu tak zapraszać Pana Jezusa, czy podobnie. Dobrze jest też prosić Matkę Bożą, ażeby ona pomogła w tym przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej. Jeśli chodzi o stawkę godzinową, Panie Profesorze, w internecie napotkałem na taką dosądę, czy powinna, czy to dobry pomysł, minimalna stawka godzinowa. I do wyboru takiej odpowiedzi, tak, powinna być nawet wyższa niż 13 zł, nie, wysokość płac powinna regulować rynek, za minimalną stawkę pracują tylko ci o najniższych kwalifikacjach, powinni raczej je podnosić niż wyciągać rękę po więcej. I ostatnia możliwość, nie mam zdania. O co chodzi z minimalną stawką godzinową, to 13 zł, nieco ponad 13 zł. Do własnego serca. I teraz następuje moment, kiedy z rąk kapłańskich przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. I tutaj na coś siostro należałoby szczególnie zwrócić uwagę. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedy podchodzę do Komunii Świętej, to czuwam, aby to moje serce było otwarte, bo moje brzmi otwarte i oczekiwane. Pamiętam, że ja słaby człowiek, zbliżam się do wszechmocnego Boga, który mnie kocha, który tęskni za mną, który chce dać mi swoją obecność, który pragnie zamieszkać w moim sercu, który umarł za mnie na krzyżu, by otworzyć mi niebo. Dlatego dziecko można mówić, że warto sobie przypominać, kim dla mnie jest Jezus. Przyjacielem, utkrycielem, siłą, wsparcie, światłością, całą moją nadzieją, słońcem mojego życia, życiem mojego serca, czerpiską schronienia. To są pewne sformułowania, które dziecku trzeba wyjaśnić. Na pewno, kiedy uświadamiam sobie, kim dla mnie jest Pan Jezus, to w tym momencie dochodzimy do wniosku, że nie jest dla mnie po prostu wszystkim. A takiego gościa oczekuje się z wielką radością. Myślę, że przed samym przyjęciem Komunii Świętej trzeba dziecku jeszcze przypominać, że oddajemy mu cześć przeklęknięciem albo pełnym szacunku ukłonem, jeżeli nie możemy przeklęknąć. I teraz następuje to przy urządku Zbawiciela, kiedy kapłan pokazuje Pana Jezusa, mówi ciało Chrystusa, a my odpowiadamy Amen, czyli wyrażamy naszą wiarę. To jest wyznanie wiary w żywą obecność Pana Jezusa, opartego w upłatku. Wierzę, że to jest żywy i prawdziwy Bóg, a niezwykły kawałek chleba. I to dziecku może umknąć, dlatego takie od czasu do czasu przypominanie jest ważne. I wtedy, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, powinniśmy z największym skupieniem, niosąc Pana, wrócić na swoje miejsce. Wracamy na swoje miejsce i powinno teraz nastąpić dziękczynienie, czyli no naprawdę otwieramy swoje serce jeszcze bardziej z wdzięcznością na to, że sam Bóg nas odwiedził. Jak to powinno wyglądać, siostro? Tutaj nie ma
ma żadnych reguł, jak koncert na pewno to zależy od stopnia rozwoju religijnego człowieka, ale na pewno dziecku trzeba podsuwać pewne słowa czy pewne myśli do refleksji, żeby ono mogło to teraz swobodnie przyjąć. Myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że przez te kilkanaście minut jakoś trzeba wypełnić prawo do spotkania z panem. Wiadomo, że to jest tak, że zrobi serce nieprzyjemnie, że moje serce koło serca jest otwarte razem w jedności i miłości wielkim oddaniu. Dlatego mogą padać różne słowa powitania, czy witam Cię, Panie Jezu, czy kocham Cię, Panie, odejdzie moją osobę, czemu umysł, czemu duszę, twoje człowieczeństwo. Jeśli możemy, to kombinujemy po prostu i na tym tracimy. To jest zadawniony taką osobą, którą chcę, żeby była. Albo można myśleć, to ja wolę spełniać w twoim życiu. Dziękuję ci, że jesteś, że mnie kochasz, że cieszę się mną. Albo można mówić, wychwalam cię, Panie, za wszystko, co uczyniłeś już na mnie i za to, co w tym momencie czynisz. Za to wszystko, co w każdym momencie dnia dla mnie czynisz. Można mówić, że moje życie należy do ciebie. Odnawiaj mnie, Panie, uczyń mnie nowym człowiekiem. Zło. Co można powiedzieć tak drugiemu sercu? Mów Panu o radości z Jego przyjścia. Mów o swojej miłości do Niego. Może za coś konkretnego chcesz w tym momencie podziękować, co wydarzyło się ostatnio w Twoim życiu. Może chcesz Mu coś opowiedzieć, przecież to Twój przyjaciel. Trwaj w zadumie. On, Pan wszelkiego stworzenia, zechce przyjść do Ciebie niegodnego. Właściwie można podziękować Mu za to wszystko, co przynosi, o czym mówiliśmy podczas ostatniej pogadanki, że dziękuję, że przychodzi teraz z Bogiem Ojcem, jest Duchem Świętym, że jest z nimi Maryja, są wszyscy święci, aniołowie. Stajemy się mieszkaniem Boga, to wielkie wyróżnienie. Możemy dziękować za przyniesioną do serca miłość przez Jezusa, którą zaraz będziemy się dzielić z innymi, jak widzimy z Kościoła. Warto dziękować za inne łaski, za umocnienie w dobrym, za zgładzanie grzechów lekarzy, ale też za umocnienie, by nie popełniać grzechów ciężkich, czy za zmniejszenie z tej skłonności do zła, którą każdy człowiek nosi, za wsparcie w pokusę, za umocnienie w dobrym. Myślę, że posuwając dziecku te myśli, ono wybiera sobie coś, co jemu się w tym momencie przypomni. Ale ważne, żeby dziecku przekazać, że kiedy przyjmujemy Eucharystię, to tworzy się jedność z całym ciałem mistycznym Chrystusa, że jesteśmy tak blisko siebie, jesteśmy całkowicie miłością Jezusa, złączeni ze sobą. Myślę, że to, że mówisz, Panie, chcę być Twoim służebnicą, czy chcę być Twoim sługą, ciesz się jedną świętą chwilą, niech on trwa jak najdłużej. Albo można też jak Samuel mówić, mów, Panie Jezu, słucham. Mówią ludzie, że słyszą, co Bóg mówi. Bóg mówi o miłości. Czasami nie mówi w tym momencie, ale mówi w innym momencie, który jest ważnym momentem, kiedy trzeba coś załatwić, kiedy ktoś jakiś zdenerwowany, Bóg przynosi pokój. Można też inaczej dziękować, na przykład twarz takiej głębokiej wdzięczności, twarz miłości, która przepływa przez Trójcę Świętą. Wierząc i ufając, że Panie z tą miłością mnie otacza i otwierając serce i ochronę całym sobą tę miłość. No to tak można było się bardzo mocno zasłuchać w te wszystkie treści, które nam siostra przekazywała i wydawałoby się, że w zasadzie to dziękczynienie to był taki krótki moment po przyjęciu Pana Jezusa, ale tak naprawdę, siostro, uświadamiamy sobie, że dużo jest sprawy, no, zaczyna powinniśmy Panu Bogu w tym momencie dziękować. Okazywać Mu wielką wdzięczność za to wszystko, co On dla nas robił. To właśnie była ta chwila, prawda? Pomocy Komunii Świętej. Jeszcze w inny sposób Maryi, uroczystości przystąpił prezydent odpowiedzi dla Kościoła, aby przekazać swoim dzieciom w jaki sposób ten czas wykorzystać. Dobrze wykorzystać wszystko. Jest naszej uroczystości i znaczenie samego aktu poświęcenia. To i napełnia miłością, to daje ogromne poczucie dziecku, to ogromne poczucie bezpieczeństwa. To jest ważne, żeby dziecko miało to przeświadczenie, ale też, żeby czuło swoją wartość, że Bóg sam Bóg przychodzi do niego, do dziecka przychodzi, ale zarazem dziecko coraz bardziej obrazy Boga. Dziecko wie z nauki religii, że świątynią Boga i że miejsce Boga jest w świątyni. Czyli to jest naturalna sytuacja, że tam powinien mieszkać Bóg. On nie uświęca. Nie tylko podziękowanie jest ważne, ale też trzeba podzielić się tym, co
serce dyktuje. Mogę opowiedzieć, co przeżywam, co przeżywają moi bliscy, z kim się układa, z kim się aktualnie nie układa. Można też taka rozmowa przyjaciela z przyjacielem. To jest taka niezwykła chwila, co w rodzinie, co w pracy, co w kościele, co w domu, co w ojczyźnie. Mogę o tym wszystkim mówić, ale też mogę prosić. Myślę, że to jest ważne, chociaż na opinii niektórych to jest najważniejsze i tylko ci, którzy nie opiera się na proszeniu, to troszeczkę nie zgadza się z tym, no pewnie jest jak czynienie, ale prosić można nie tylko w swoich sprawach, przede wszystkim w sprawach innych ludzi. To jest wyraz miłości, że troszczę się o innych, o ich wiarę, proszę o umocnienie innych nadziei, o dodanie miłości, o pokój serca dla innych, o zdrowie, o szczęście wieczne, o zbawienie, na przykład o dobrego noża, dobrą żonę. Na pewno ważne, by wiedzieć, że te różne trudne sytuacje, które człowiek doświadcza, nie są obojętne Panu Bogu. On chce z nich wyprowadzić dobro. Jest przecież opatrznością Bożą i cały czas działa. Nie jest biedny obserwatorem. Ale też myślę, że czasami może nie zawsze jesteśmy w takiej dyspozycyjności, żeby przekazywać Bogu w sposób taki werbalny, tak? Myśli nasze, ale po prostu czasami można oddać się tak sercem przy sercu być i też okazywać tą wdzięczność poprzez otwarcie swojego serca sercu Pana Jezusa. Ale właśnie, a niektóre osoby, siostro, no jest taki akcent może troszeczkę mniej miły, chciałabym pokazać. Niektóre osoby, zanim kapłan odejdzie od ołtarza, wychodzą z kościoła. Tak, na pewno nie powinno to tak wyglądać, prawda? To jest chyba właśnie zrozumienie, że przyszedł tak czas wszystko podpisać sekund wdzięczności, potem już człowiek jakby siada w innym miejscu. Otóż dobrze jest mieć parę minut po zakończeniu modlitwy, świętej nie opuszcza zawsze przyjaciela, ale przywitać swoją obecność bliskich. I można sobie powiedzieć Jezusowi sobie taki najbardziej intymny sprawy, na przykład co dzieje się w domu, zaprosić go do trudniejszych sytuacji. Ale też ważne, żeby wtedy uzmysłowić sobie, że teraz, kiedy było to dziękczynienie, to było bardzo dużo słów, a teraz wychodzę z kościoła, gdzie się czynić miłość, czynić miłość. I dlatego to jest taka piękna dziewczyna, jeżeli oprócz słów idę realizować miłość w życiu codziennym. To się składa w całość. Dlatego święty Paweł w nim się poruszamy, w nim żyjemy, w nim jesteśmy. Myślę, że teraz dobrze byłoby, aby zechciała siostra naszym słuchaczom przedstawić takie wskazówki w figurce, w jaki sposób przygotować nasze dzieci, które będą przystępowały do komunii. No bo niestety jeszcze zdarza się czasami, że dziecko mówi do mamy w kościele w ławce, idziesz po opłatek, to ja idę po opłatek. Tak, także to już jest takie bardzo zniewalające, porażające, że to dziecko zupełnie nie ma świadomości, a już przystępuje do komunii świętej. W parokracji jeszcze przed rodzicami, tak, żeby po prostu nie dochodziło do takich sytuacji. I takie rozmowy powinny być częste na temat życia obecności Pana Jezusa pod postacią chleba, ale same rozmowy nie wystarczą. Trzeba być przykładem dla dziecka, bo musi widzieć, że dla mamy, dla taty to jest bardzo ważny moment, bardzo wielka chwila. I dlatego też można mówić dzielić się tym, czego się doświadcza podczas odchodzenia czy przyjmowania komunii. Można mówić, jak zapraszać tego ważnego gościa. Innym razem można mówić, jak zachowywać się, kiedy podchodzi się do Komunii Świętej. Jeszcze innym razem, jak wracać, żeby Pan Jezus czuł się uszanowany, kiedy się wraca na miejsce. Czasem dzieci się bardzo rozglądają, nawet o kogoś coś mówią. Dobrze też rozmawiać z dzieckiem, jak ja przeżywam swoje dziewczynienie jako matka, jako ojciec. Mówić dziecku, że to jest zawsze żywy i prawdziwy Pan Jezus. Napełniam je miłością. Łatwiej chcę, żeby jak wobec tego chcę mu wyrażać miłość. Dlatego dziękuję, ja bym czegoś chwalam. Ale tu trzeba się skupić. Jak dziecko widzi to skupienie swoich rodziców, na przykład, że mama w jakimś momencie zamyka oczy, czy chowa ręce, twarz w ręce, to dziecko zdaje sobie sprawę, że ta chwila jest naprawdę święta. To chcesz też mówić Panu Jezusowi, za co dziękować, za co Go wychwalać, czy o co Go prosić, co chcemy mu sprawić radość. Ważne też, żeby dziecko
powiedział, że Jezusowi Kościół okazujemy miłość słowami i uczniami, a poza Kościołem okazujemy miłość czynami, dobrymi uczynkami. Dobrze, że dziecko wie, że Jezusowi dajemy dobry program czasu. Dobry taki czas, a nie dobry taki okruch, ułamek czasu, że naprawdę z tym rozmawiamy. To nie jest tak, że przyszedł poszedł koniec kropka. To tak nie jest. Wiadomo, że przyjaciele chcą się spotykać i dlatego rozmawiamy jeszcze dłużej czasem po świętym chwilkę. Ale też dziecko musi wiedzieć, że jeżeli mogę przystąpić do Komunii Świętej, to idę do spowiedzi. Dlatego działanie redaktorze, kiedy Polacy są podzieleni, bo się mówi, tak, że każdy, pragnienie, to może nie nawet przy stole pragnienie, mówi o polityce, takie uczestnictwo, jak ta dzisiejsza, potrafią jednoczyć Polaków Pana Jezusa, wokół jakich wartości, jakich celów, tych wierzących i może tych niewierzących również, tych, którzy się boją uchodźców, którzy chcieliby przyjmować uchodźców. Przeżyć ją, trzeba się do niej przygotować jednak, tak, trzeba mieć tę świadomość. Co się dzieje, co się wydarzy w momencie, kiedy my otwieramy swoje serce i kiedy Pan Jezus wkracza w ten obszar naszego życia. Drodzy Państwo, Eucharystia, jak przyjmować, jak ugościć Pana Jezusa, to temat naszej dzisiejszej audycji. Przypomnę, że goszczę dzisiaj siostrę doktora teologii Marię Kwiek, Urszulę Szarą. Dla tych z Państwa, którzy zechcą z nami jeszcze rozmawiać, przypomnę numery telefonów do studia dla Polski. Czyli przesłanie jak najbardziej aktualne. 56 655 2455, a dla telefonujących z Polski Południowej 56 655 2356. Zapraszam bardzo. Marcin Przeciszewski, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz w Polskim Radiu 24, a już teraz przed Państwem Marcin Kronikarz Bloker. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A dziś na początek Facebook i wpis Pawła Kukiza, z którego dowiadujemy się, że wraz z prezydium klubu Kukiz 15 został on zaproszony do rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą odnośnie zapowiadanego przez niego, prezydenta Dudę, nie Kukiza, na listopad referendum. Mam nadzieję, pisze Kukiz, że uda się przekonać prezydenta do dopisania kilku pytań, między innymi o to, czy chcemy przyjmować tak zwanych uchodźców. A tymczasem w polityce informuję o petycji, którą zastraszani od lat przez czeczeńskich uchodźców z ośrodka w Lininie mieszkańcy gminy Góra Kalwaria mają złożyć ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Błaszczakowi. Przypomnijmy, że portal już wczoraj informował o tej sprawie. Z dokumentu, który w całości możemy przeczytać na stronie, wynika, że ośrodek stał się enklawą patologii i bezprawia wynikających z pokładania policji. Sekretariusze piszą też, że uchodźcy, którymi są głównie muzułmanie, sami mówią, że na terenie ośrodka obowiązuje prawo szariatu, a policja nie interweniuje, bo boi się o własne bezpieczeństwo. Przedmiotem petycji jest oczywiście prośba o zamknięcie ośrodka. Natomiast portal Radia Maryja cytuje najnowszy komentarz tygodnia na YouTube'owym kanale Witolda Gadowskiego, w którym rewiduje on, chyba póki co jako jeden z nielicznych, swoje stanowisko co do niskiego poziomu zagrożenia terrorystycznego w Polsce. Gadowski mówi, że dowiedział się, iż w tak zwanym państwie islamskim została sformowana grupa ludzi, z których kilku ma polskie korzenie i są w posiadaniu dobrych map Warszawy, Krakowa i Częstochowy. Dodał też, że Polska postrzegana jest tam jako bastion katolicyzmu, czyli z ich punktu widzenia bałwochwalstwa. Niewykluczone, że musimy się przygotować na odbieranie islamu także w Polsce, ostrzegł. Skrytykował też inicjatywy w rodzaju tli islamu w kościele, bo jak wytłumaczył, muzułmanie nigdy nie zrezygnują z stwierdzenia, że Chrystus nie był Bogiem. Jeszcze niezależna, która publikuje komentarz Antoniego Macierewicza do ujawnionej przez Gazetę Polską Telewizję Republika relacji świadka katastrofy smoleńskiej, który miał widzieć płonący bok lecącego prezydenckiego samolotu. Potwierdza on relacje innych świadków, konkluduje krótko Macierewicz. Portal zamieszcza również film zarejestrowaną kilka dni temu rozmową z tym człowiekiem. Sceptycznie nastawieni internauci podkreślają, że wiarygodność rosyjskiego świadka, który nagle po 7 latach przypomina sobie płonący samolot, jest, no, delikatnie mówiąc, mała. Tymczasem sam Antoni Macierewicz pochwalił się na Twitterze, że już za kilka dni do Warszawy przyleci samolot do przewozu najważniejszych osób w państwie, dzięki czemu mamy się znaleźć w gronie kilku krajów dysponujących jedną z najbezpieczniejszych flot do transportowania VIP-ów. Na co jeden z komentujących zauważa, że bezpieczeństwo to przede wszystkim dobrze wyszkoleni ludzie, a BOR na razie
nie potrafi rozbić no nawet najbezpieczniejsze wygląda na to, że szykuje się gratka dla miłośników awiacji. Przynajmniej będzie można sobie popatrzeć, a bezpieczeństwo swoją drogą na pewno też wzrośnie. Do jutra. Dobry wieczór. Jelena Ostapienko i Tina Baczyński zagrają w półfinale tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open. W ćwierćfinale Łotyszka pokonała Dunkę polskiego pochodzenia Karolinę Woźniacką 4-6, 6-2, 6-2, a Szwajcarka wygrała z francuską Kristiną Mladenowicz 6-4, 6-4. Mecz był kilkakrotnie przerywany przez opady deszczu. W środę o półfinał zagrają Czeszka Karolina Pliszkowa z francuską Karolin Garcia oraz Rumunka Simona Halep z Ukrainką Jeleną Spitoliną. Tymczasem Jerzy Janowicz przegrał z hiszpańskim tenisistą Domim Robredo 6-3, 4-6, 6-7 w pierwszej rundzie Challengera ATP w czeskim Prościejowie. Holender Peter Bosz, który doprowadził w tym sezonie Ajax Amsterdam do finału piłkarskiej Ligi Europy, został trenerem Borussii Dortmund, poinformowały niderlandzkie media. Wcześniej ze stanowiska szkoleniowca drużyny z Dortmundu zwolniony został Thomas Tuchel, a portugalski obrońca Realu Madryt Pepe nie przedłużył wykazającego 30 czerwca kontraktu z klubem. Chciał reprezentować królewskich jeszcze przez minimum 2 lata, jednak zaproponowano mu jedynie roczną umowę. Medaliści Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Europy wystąpią w 63. memoriale Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce, która odbędzie się w sobotę 10 czerwca w Szczecinie. Kibice będą podziwiać również młodziarki i młodziarzy walczących o zwycięstwo w Biaw Hammer Throw Challenge, czyli w corocznym cyklu zawodów lekkoatletycznych w rzucie młotem. Jak mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, szczególnie konkurencje techniczne zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Piotr Kisek zmierzy się z Pawłem Wojciechowskim, Robertem Sobelą czy Derekiem Filipinisem, który przecież jest halowym mistrzem świata z Sopotu, w skoku z wyżą na Tomas, mistrz świata, zmierzy się z tegorocznym mistrzem Europy z hali Sebastian Bednarkiem. W rzutach z kolei największe gwiazdy, zarówno wśród pań, jak i panów, pani Tomodarczyk, Sofi Hiczyn, czyli odpowiednio złota medalistka Modarczyk Olimpijska, czy brązowa Hiczyn w rzucie młotem panów, złoty medalista Wiszek Nazarów. Do tego Paweł Fajdek, drogi złoty medalista mistrzostw świata, czy nasz Wojtek Nowicki, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Rio. Z kolei rzucie deskiem Piotrek Małachowski, znowu medalista Igrzysk Olimpijskich i mistrzostw świata, też Robert Urbanek, medalista mistrzostw Europy. I na dokładkę pchnięcie kulą, gdzie zobaczymy najdalej w historii pchającego Polaka, czyli Konrada Pukowickiego, który zmierzy się nie z Belekim, bo potwierdził swój udział David Storm, świetny niemiecki kulomiot, dwukrotny złoty medalista mistrzostw świata, trzy medalista olimpijskie. Memoriał Janusza Kusocińskiego rozpocznie się w sobotę o godzinie 13.30. Jako pierwsi o zwycięstwo walczyć będą panowie w rzucie oszczepem oraz panie w skoku łotyczce. Bieg memoriałowy na 3000 metrów rozpocznie się natomiast o godzinie 18.50. Szczecin po raz siódmy będzie gospodarzem tych zawodów. Tu Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Przyjęte propozycje to rekomendacja Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W komunikacie po posiedzeniu rządu zaznaczono, że wzrost minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy. Rada Ministrów proponuje także pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku. Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku wyniesie nie mniej niż 102,4%. Ja Białek, Polskie Radio. Arabskie media komentują kryzys polityczny w Zatoce Perskiej. Publicyści piszą, że to najpoważniejsze zaognienie stosunków
36-letni historyk Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Jemen, Libia, Bahrajn, Malediwy i Mauretania zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem, oskarżając to państwo o wspieranie terrorystów. Publicyści dziennika Al-News podkreślają, że Katar musi zmienić myślenie o swojej obecności we wspólnocie krajów działających w Zatoce Perskiej. Sankcje wymierzono na władze kraju, który musi przestać wspierać terrorystów. To smutny dzień dla Kataru, ale także dla każdego mieszkańca Zatoki Perskiej, podkreśla emiracki analityk Abdul Kalek Abdullah. Saudyjska gazeta Arab News zwraca uwagę, że bogaty, ale mały Katar cierpi gospodarczo na zaostrzeniu stosunków z krajami Zatoki. Dziennikarze piszą, że skutkiem będzie zatrzymanie inwestycji związanych z mistrzostwami świata piłce nożnej i wzrost cen towarów sprowadzanych do Dohy. Gazety publikują zdjęcia Katarczyków, którzy stoją w długich kolejkach do sklepów, żeby zrobić zapasy jedzenia. Emiracki publicysta Sultan Sud Al-Kasemi w analizie dla amerykańskiego wydania Newsweeka podkreślił, że kraje skupione w Radzie Państw Zatoki Perskiej jeszcze nigdy w swojej historii nie stanęły przed koniecznością rozwiązania tak poważnego kryzysu. Dla Polskiego Radia Amerykańska w Dubaj. Amerykańscy śledczy podejrzewają, że to rosyjscy hakerzy odpowiadają za kryzys katarski. Stacja CNN podaje, że ich zdaniem hakerzy włamali się do katarskiej rządowej agencji informacyjnej i zamieścili nieprawdziwe informacje. FBI wysłało zespół śledczych do Dakry w celu wyjaśnienia rzekomych incydentów. Komisja Europejska zachęca unijne kraje do wspólnej polityki obronnej. Bruksela dzisiaj ma zaproponować możliwe scenariusze dotyczące zacieśnienia współpracy. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że komisja chce też zaproponować wsparcie z unijnego budżetu na realizację Bruksela ma zachęcać do wspólnych działań, ale żaden scenariusz nie przewiduje konkurencji dla sojuszu. To ma być ścisła współpraca z NATO. Komisja proponuje różne formy rozwoju unijnej polityki obronnej, od większej koordynacji europejskich misji stabilizujących przez ściślejsze działania obronne, na przykład w odpowiedzi na atak cybernetyczny czy kryzys energetyczny, po współpracę najbardziej ambitną i wykorzystanie grup bojowych, a nawet przekształcenie ich w siły szybkiego reagowania. Komisja zaproponuje też jutro dofinansowanie z unijnego budżetu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obronności, co ma pomóc przyciągnąć inwestorów. Finansowanie nie będzie rozpisane na kraje, ale będzie przekazywane na konkretne projekty realizowane przez minimum trzy państwa. Wspólna polityka obronna ma być jednym z ważniejszych tematów unijnego szczytu za niecałe 3 tygodnie. Gołęcka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz pogoda. Północ pochmurna i deszczowo, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 11 stopni na północnym zachodzie, około 13 w centrum, do 17 na południowym wschodzie, a w rejonach podgórskich od 8 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty południowy, w czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 85 km na godzinę. A w dzień zachmurzenie burze z postępującymi od zachodu przejaśnieniami, miejscami deszczowe i burze. Temperatura od 16 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty na zachodzie, miejscami w porywach do 55 km na godzinę, południowo zachodni. Którą zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Witam Państwa, doktor Krakania. Debata poranna. W studiu już jest profesor Kazimierz Gik, Marek Król. Spodziewam się połączyć technicy z profesorem Waldemarem Paruchem. Witam Panie Profesorze. Panie Profesorze, Platforma Obywatelska chce odwołać ministra Mariusza Błaszczaka. Wcześniej był minister Antoni Macierewicz, minister Szyszko, minister ochrony środowiska. Nie udało się obozy ich odwołać. Czy teraz się uda? Jakim efektem Platforma przyjęła taką strategię działania? Dlatego, że uczestniczył w konferencji klimatycznej i miał wielki wkład w ich końcowe ustalenia. Przy tej okazji warto wspomnieć ostatni szczyt klimatyczny, do którego podpisania, do konkluzji tego szczytu doszło, szanowni państwo, tylko i wyłącznie dlatego, że do końcowego ustalenia nie wpisano dekarbonizacji. Co to jest dekarbonizacja? Mówiąc najprościej,
to rezygnacja z węgla. I o to właśnie w parę walczył polski, polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby w końcowym postanowieniu nie było dekarbonizacji. Mało tego, zadbaliśmy nie tylko o to, poparcie, bo traci. Ostatni sondaż pokazuje koleje bez karbu, ale dla technologii pokazuje, że no spada poparcie. Tak, ja myślę, że po tej debacie w Sejmie spadnie poparcie jeszcze bardziej Platformy Obywatelskiej, bo działania destrukcyjne na tego typu wnioski o odwołanie kolejnych ministrów bezskutecznych miasta są działaniami moim przekonaniem destrukcyjnymi. Nie ma konstrukcji. Platforma zaprezentowała swój punkt widzenia na to, jak powinno funkcjonować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, lepiej w każdym aspekcie. I Platforma Obywatelska pamiętała, jak funkcjonował za jej rządów. No to tego typu atak powinien być jednocześnie z uderzeniem się w kasie i z pokazuje na swoistym technologii węglowe. Jako państwa zielonego, które potrafi zarządzać swoimi lasami, a przecież polskie lasy państwowe, to ewenement skali świata. Więc mamy czym się budować i mamy czym się chwalić. Będziemy więc budować polską dobrą markę w oczach ludzi zajmujących się klimatem i środowiskiem na całym świecie. Co do drugiego pytania, ojcze, decyzji Donalda Trumpa, ale może tak jak sam pan powiedział, na tych nastrojach społecznych antypolicyjnych, no bo przecież tak naprawdę tyle osób zobaczyło filmy z nagrania z komisariatów we Wrocławiu. Platforma liczy na to, że może na takiej właśnie fali antypolicyjnej się uda zdobyć ten pogląd. Ja myślę tak, że no, trzeba pamiętać to, że za polityką policja, bo moim przekonaniem jako odstawiliśmy smak tego rządu, musimy pamiętać o sukcesach, powodzeniu policji. Znaczy, mówi pan o powodzeniu policji, czyli o poparciu społecznym, tak o zaufaniu społecznym. Po pierwsze, bardzo wysokie poparcie społeczne powoduje tak silne klimy, które zabezpieczała policja i akurat te imprezy występujące w przyrodzie powszechnie jest niezbędne do życia. I według badań dwutlenek węgla emitowany jest przede wszystkim, ojcze, przez oceany, wulkany, zwierzęta rośliny, więc cała cywilizacja odpowiada za jedynie 3-5% tej globalnej emisji. Gdybyśmy popatrzyli na Unię Europejską w tym kontekście, to z tego globalnego 3-5% emisji Unia Europejska odpowiada obecnie za mniej więcej niż 10% emisji. A ambitna Unia Europejska chce do 2030 roku obniżyć tą emisję do 4%. Tak więc konkludując, czy ma szansę powodzenia wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie Mariusza Błaszczaka? No bo to jest ciąg dalszy tych zabaw, chwili zabaw sejmowych. Jeżeli nie mamy żadnego pomysłu, to zgłaszamy wotum nieufności. Musimy się jeszcze zrobić listę tych ministrów, którzy jeszcze nie byli odwoływani. A powiem tak, jak ja sobie przypomnę panią Teresę Piotrowską, jeżeli nie mylę. Tak, tak, pani, ostatnie ministry w rządzie. Bezgłowa minister na sprawach wewnętrznych. Pani minister, która chyba kiedyś wicewojewodą bydgoskim nie miała zielonego pojęcia w ogóle, o czym mówi, profilaktycznie nie jeździła na żadne szczyty ministrów spraw wewnętrznych do Brukseli. Profilaktycznie dlaczego? Profilaktycznie, ponieważ chyba nie miała nic do powiedzenia, nie miała zielonego pojęcia o tej policji biednej. Ja wtedy współczułam policjantom po prostu, bo to jest, wiecie państwo, umieszczenie kogoś takiego niekompetentnego na czele resortu. No to jest taki policzek wymierzony, raczej jest bardzo poważny. Tak samo jak uważałem, że minister Klin na czele Ministerstwa Obrony Narodowej, no to jest takie poniżenie troszeczkę tych służb mundurowych, co w przypadku wojska, więc no to jest, wątując to twoje pytanie, powiem tak, że to taki atak rozpaczy. No można jeszcze oczywiście zawiązywać nogawki ministrom poszczególnym, nie wiem, przybijać buty do podłogi i tak dalej, no to już jest taka żenada się robi w tej chwili. Jedyną sprawiedliwieniem jest to, że Platforma jest w tak zwanej chorobie Kessonowej po ujawnieniu tych dramatycznych, tragicznych
w Europie zasoby węgla brunatnego i taki artykuł ukazał się każdego prawnika, który bardzo dokładnie te kwestie wyjdzie. My jesteśmy trudniejszej sytuacji, dlatego że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i Unia Europejska zaobstakuluje tę politykę. Oni po prostu Proszę sobie wyobrazić ojca, którą również sektor rolniczy.
w ubiegłym roku walczyliśmy z projektem, który miał dotknąć bardzo mocno rolnictwo, bo chodziło o ograniczenie metanu, bowiem jak strona Unia Europejska uznała, że zwierzęta hodowlane produkują za dużo metanu, więc trzeba ograniczyć ich po głowie w sposób znaczący, żeby stanowić środowisko. No to są po prostu już absurdy. My chcemy gospodarki nowoczesnej, my chcemy gospodarki innowacyjnej, my chcemy gospodarki opartej na węglu, ale zachowanie czystego powietrza, czyli byśmy inwestować w nowoczesne technologie węglowe, które pozwolą oddychać nam czystym powietrzem. Walczymy o to, aby nie nakładano limitów na ciepłownictwo sieciowe i tu muszę się pochwalić. Ale również ci zamożni palą byle czym, palą foliami, śmieciami. Nie mają tej świadomości, że fundują zanieczyszczenie powietrza nie tylko swoim sąsiadom, cieszą się, że dym na niebie, ale również sobie, swoim dzieciom, swoim wnukom, bo to są przyczyny bardzo często raku twórcze. I przy tej okazji chciałabym mówić, nie palcie państwo śmieci w tych piecach. Nie szkodźcie sobie, nie szkodźcie swoim dzieciom. Miejcie tą świadomość ekologiczną, że nie można palić śmieciami, bo szkodzimy środowisku, a tym samym szkodzimy swojemu zdrowiu. Tak więc konkludując, konferencja o zmianach klimatycznych w sercu Śląska, to jest ojcze doskonała okazja, żeby pokazać w skali globalnej, jak wiele Polska robi na rzecz ochrony klimatu i jakie sukcesy na tym polu już osiągnęliśmy przez kilkanaście lat. Katowice są miastem nowoczesnym, ze świetną infrastrukturą transportową, fajną noclegową. Mamy największe centrum konferencyjne w Polsce oraz doświadczenie w organizacji bardzo dużych imprez. Jestem przekonana, że Polska wykorzysta swoją prezydencję w poprzez COP24 do przedstawienia polityki klimatycznej jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. I cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest naprawdę bardzo pięknym, dobrym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej. Ludzie, którzy przyjadą, będą potem emisariuszami dobrej nowiny na całym świecie. Zawiozą tą dobrą informację o Polsce. O tym, że to jest nowoczesne praworządne, dobrze przyjmuje ją i wszyscy rali. Mimo tego, że totalna opozycja totalnie atakuje pana profesora Siko, to on będzie prezydentem tej konferencji. Przecież nawet Trybunał Stanu, to właśnie jakie są konsekwencje Trybunału Stanu? Macie z tym pochwalić. Wbrew temu, co mówią nasi przeciwnicy opozycja Polski na świecie jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Dowodem uznania jest właśnie przyznanie Organizowania Szczytu Klimatycznego w Polsce. Pani minister, minister środowiska mówi wprost, że cała konferencja będzie transo, ma cele odkarować niektóre prawdziwe informacje, które są obecne w przekazach międzynarodowych dotyczące Polski i także polskiej gospodarki, w tym również w wymiarze klimatycznym, ale także pakiet klimatyczny to ogromny biznes, którego pewne środowiska cierpią ogromne charakter. Zdecydowanie tak. Wiele osób, które już głośno poznali te konferencje, że cały ten pakiet klimatyczny
instrukcji. To będziemy się kręcić wokół własnego ogona. Naprawdę Środowisk, środowisk.
no jednak koniunkturalnych czynników. Zezwolenie na to cały czas. Bo jeżeli na przykład jest władzy rządzący demokratyczny, ja wyobrażam sobie, że jednak ekipa prawna kreująca postawy nowych ustaw tu socjaldemokratycznie powinna być, powinni być prawnicy związani z tego typu szkołą myślenia. Natomiast są ci sami, którzy byli w poprzedniej kadencji, a którzy z kolei służyli rządowi, który ma prowincje liberalne, czy europejskie i tak dalej, i tak dalej. Więc prawo absolutnie nie jest u nas prawem obiektywnie konstruowanym, tylko ulega różnego rodzaju nacisku w trakcie konstruowania tego prawa. Musielibyśmy wyjść z komisji i zobaczyć, ile tam jest lobbystów. Jaka tam jest... Zaraz ci powiecie, co obrażą, że są pod naciskiem lobbystów. Popatrzmy na ustawodawców. Europa potrzebuje... Po pierwsze, prawo jest tworzone przez ludzi mało kompetentnych. Politycy nie są w stanie patrzeć na ręce prawników, ponieważ ich kompetencje nie sięgają kompetencji prawników. W związku z tym to prawnicy decydują faktycznie pod wpływem różnego rodzaju lobbyingów o tym, na zapotrzebowanie tych lobbystów mówię, tworzy się prawo. Więc ja myślę sobie, że nie ma u nas takiej zobiektywizowanej formuły tworzenia prawa. Jest naturalna forma tworzenia prawa, w związku z tym to prawo jest jak zakończone biegnie, czyli takim zygzakiem. Ale to jest takie dość przedtuczowicy pan kreśli, panie profesorze, bo to wynika z tego, że właściwie cały czas będziemy skazani na to. No, chyba przyjdzie się od głowy, a najpierw się mówi na tak, na podstawie przykładu. Wiecie państwo, taki profesor Andrzej Sol wiele lat temu, kiedy Macierewicz powołał swoją komisję, profesor był wtedy na czele Komisji Etyki Polskiej Akademii Nauk. A kiedyś to było, pani poseł, tematów jest bardzo wiele do niektórych z nich na pewno będziemy jeszcze powracać. Tymczasem Katowice są gospodarzem cyklu klimatycznego ONZ w 2018 roku. To dobra wiadomość dla Polski. Bardzo gorąco dziękuję za komentarz i za to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Profesorowie uczeni, którzy wchodzą z tej skład komisji, nadużywają autorytetu nieprawnego i przestrzegają przestrzegli, jeżeli będą dalej tak rozumieć tej komisji, no tak, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Innymi słowami, to zostało.